W niedzielę Powiatowe Centrum Sportu i Stowarzyszenie Biegający Tczew zapraszają na szósty bieg nadwiślański szlakiem Doliny Dolnej Wisły. Tegoroczna impreza będzie wyjątkowa, bo oprócz tradycyjnego biegu na dystansie półmaratonu odbędzie się również maraton. Zapisy na półmaraton są już zamknięte. Na tydzień przed zawodami limit uczestników imprezy został osiągnięty. Przypomnijmy, że trasę wyznaczono z Wielkich Walichnów do Tczewa. Informujemy, że droga z Tczewa w kierunku Gorzędzia przez Bałdowo w niedzielę będzie zamknięta dla ruchu kołowego w godzinach od 9 do 14. Maratończycy na 42-kilometrową trasę wystartują z terenu boiska Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie o godzinie 9. W Wielkich Walichnowach osiągną półmetek i ruszą w drogę powrotną do Tczewa. Półmaraton wystartuje o 11 z Wielkich Walichnów. W krótszym biegu weźmie udział około 300 osób, a w maratonie blisko 130.